Siemano, z rana. Matik padł mnie odwiedzić tutaj z samego ranka, bo też się zawija do roboty, tak jak ja. Kawę wypiliśmy. Mój ziomek też jest, jak mówiłem. Będziemy robić stelaże i te regipsami wykładać. Ogólnie, o, jeszcze piachu trochę dokupiłem, żeby tutaj podrównać. No i o, zobaczcie Matiego furę. Pamiętacie ją z tego? Z policji, z tego odcinka z policji. Podeślę wam tutaj link. Tak, jak mnie Mati wynosi z klatki jako policja, a to cwaniaczek jeden. Jest dobry. Już gapki wziął i podrównał, nie? Tak. Jak mi się chce. Jak ja mam tu chodzić? Że mi się chce. Jak ja mam tu chodzić? Zobacz, ja nogami lepiej zrobię. Chodnik czerwony powinien być, a nie. Dywan, Mati, dywan! Biznesmen przyjechał. Jak tam sprzedaż idzie? Dobrze, nie? Siadło, ale jaka nie, strona? Jaką cię mogą zobaczyć? Jaka to strona? No tam byś musiał na Lego wkleić, nie? W opisie. Link w opisie. Podrzucę wam link w opisie do Matiego sklepu. A już aukcji mam dużo. Ja no. Sprzedaję części rowerowe. Ja miałem jeszcze niedawno 500, to już mam 620, nie? No, proszę bardzo. Dzisiaj nowe przyszedł. Bizneswoman z niego! Dzisiaj już do motocykla zamówiłem, wiesz? Woman. Motocyklowe rzeczy już zamówiłem. O, co będzie sprzedawać? No na razie tam do Simpsona pościągałem. Do Simpsona? Ktoś to kupuje, te części? Najwięcej tego idzie tam. Co ty gadasz? No to te kinoli, nie? Ogólnie. Ja jego, szok. Te części do Simpsona. Kto pamięta z lat 90? Wiesz ile jeździ, a niektóre jak ładnie chodzą, człowieku podobione. Ja mam kumpla, to on co chwilę robi, nie? Takie od podstaw, nie? Mechanika. Rozkłada całe, nie? Rozkłada i składa. No, do każdej śrubki, wiesz, jak nówka wygląda. Jak później. Twoja Skoda była tak no. Złożona, rozłożona no. I złożona. Jak twoja, w Aso. Dobra, to na tyle. Trzeba się zabrać za robotę, bo już godzinę siedzimy. Moja śrubka żadna nie była dotykana od blachy. Tak? No. Też miernikiem kupowałem. Ty mierniki mi nie miesz, mordo. Ty lepiej szpachle weź i zacznij kit z niej zwalać. Ja. Nie, Mati to ma full wypas. Zobaczcie Matiego. O, zamknięte. Mati. Zobaczcie jaka fura. Ty, a czemu ty masz VRS? Bo mam w sumie dużo związane z nią. Pokaż, co jest związane z nim. To byś musiał na podnośnik wjechać. Tak? Zaciski na przykład. Całe teatrze są w ogóle większe przecież. Ty masz mniejsze o wiele. O Jezus. Ty masz 250, moje 270? To ma kołpaki, mordo. Moje to ma kołpaki. No, ty masz z przodu, nie wiem, 260 teatrze, a ja mam z przodu 312 już. No, a jeszcze myłem te kołpaki, bo były tak czarne od tych klocków pożerane. I Mati mówi, co ty tak szorujesz i... Taki sprayik przyniósł. O, wampirę, to tam czerwony się robi, nie? No i ja psiknąłem raz generalnie. I to wystarczy, nie? Nie, nawet nie musisz szalować, nie? No nie, tylko z pędzelkiem. A pędzelkiem to tak, to już, albo szczoteczką taką. A ja pędzelkiem. No. Szczoteczką taką? No, a taką mięciutką, nie? Musi, do alusów musi być miękka, nie? Dobra, taka wrzuta, do roboty, rodacy, do roboty! W tej chwili docinamy pod wymiar stelaża steropian. Ktoś mi napisał tam, żebym nie robił pianką, tylko dobrym izolatorem, także tak jak mówiłem, wybrałem XPS-a. Typowo już docinamy tyle, ile nam brakuje. To był jednak lepszy sposób, bo bezpośrednio mamy zakrywane i też można się wkręcić w to, bo tylko chodzi o dystans, także niepotrzebnie te stelaże budowaliśmy, bo mogliśmy od razu sobie pod wymiar strzelić. No i tak to wygląda. Mostek termiczny będzie zlikwidowany, który idzie w tą stronę od okna w dół. Przyklejone mamy regips przyciśnięty na dwa wkręty na pianoklej. Tutaj słuchajcie, mój ziomeczek taki patent wymyślił, bo mówi tak, mówi te 9 czy tam 11 cm, jak się będzie, mamy się wkręcić tutaj w róg, no to nie ma do czego, dlatego daliśmy profil od góry, nagięliśmy go pod kątem, jakim będziemy się wkręcać
i wrzuciliśmy pianoklej do środka, że jak ta śruba będzie po prostu strzelać w dół, żeby nam nie uciekało, nie? Żebyśmy mogli się w tym, jak on wyschnie, to będzie normalnie i tylko go podciągnie i będzie wszystko bardzo sztywne. Także tutaj też musieliśmy tak przerobić, taki kąt sobie zrobić. Jak widzicie, bardzo fajna rzecz, bardzo fajny patent. No i tak są bardzo dobrze okna obrobione, nie? Mówię, te profile niepotrzebne, teraz będziemy, przykładamy płytę gipsową do stelaża, odmierzamy ile centymetrów nam brakuje i na maszynce odcinamy. Przyklejamy i jest dystans. Szybsza robota, lepsza robota. No ale to z czasem wychodzi, jak budujemy stelaż, każdy stelaż jest indywidualnie zbudowany, ma inny wymiar. Co do milimetra, milimetra, czy jakby to tam na mnie jedziecie, dla mnie nie ma to żadnego znaczenia, ludzisko kochane. I tak to wygląda, zobaczcie. A może jednak to jest dobre, ta jedna rzecz, bo teraz tak widzę, że jednak usztywnia. Ale chociaż pisaliście, że ten płyty tak usztywnią ten róg, same, że się schodzą w tym miejscu, że jest okej. Taka wrzuta. Wszystko jest zrobione, w tej chwili docinamy paroizolację. No i co, mamy stelaże przygotowane, tu troszeczkę dotarowane jest, bo musi być idealnie. Wręcz ładnie ma przylegać wszystko ocieplenie. No i co, tu węgarek, jak mówiłem, będzie się trzymać do tego profila. W środku jest też pianoklej, żeby nam nie uciekało w dół przy kręceniu. No co, stelaż tu. Stelaż tu, tu będą mieli miejsce na psikanie pianką później. Zabudowujemy regipsami teraz, tak to wygląda. Tam jest tylko tak na sztukę przekręcone, żeby nam nie prężyło, że to ładnie doszło, bo pianoklej był wpychany. Zaraz będzie ściągane. Tak to wygląda, wszystkie mostki termiczne, zaraz światło zapalę, bo nie wiem jak tam widzicie. Wszystkie te mostki termiczne są polikwidowane z PS-em. Tu wygląda tak, tu jest odcięcie membrany, czyli tego, ten kawałek dachu, nie? Tak to wygląda, tak to jest rozwiązane. Też wszystko jest tutaj ocieplone. Tak to było docięte. Aha, jeszcze tutaj muszę, no dobra, dobrze, że widzę, tutaj muszę docieplić. Tutaj też, tu tak myślałem, jeszcze piankę damy przed założeniem karton gipsu, jeszcze leciutko piankę, tu też piankę wtedy w tych rogach albo XPS-a, zaraz mały kwadracik dotny i piankę. No i myślę, że tak jest spoko, nie? Zakładamy paroizolację w tej chwili i zaraz będziemy kręcić regipsy, żeby zamknąć te wnęki i tak okno będzie obrobione do psikania wszędzie pianą. Także człowiek nie musi się martwić, że prosto w regips, że piana jest mokra, w regips wejdzie, zawilgotnieje trochę, wiecie, to tylko papier i gips, także odcinamy tak jakby to wszystko, nie? Już na suchy, a to jest, wiecie, a to jest jednak, w wodzie może leżeć parę lat XPS i nic mu nie będzie, fundamentowy styropian, przenikalność ciepła 0, chyba 32 albo 0,33, coś takiego, dobra, ruszamy z robotą. Magdalenka przyjechała. Jedzonko nam przywiozła, także robimy sobie przerwę. W sumie taką pierwszą. Hej. No co, patrzysz. Chcesz coś powiedzieć? Nie. A ty? Lecę już. A ty? Max, daj głos! Daj głos! On na każdym filmie ci daje głos. No, cichutko. Moja mordia. Lecę do domu. Moja kochana żona jedzonko przynosi. Jaka ty niska jesteś? No, gdzie to jest? Ja jego, Magda. Ty tak, ja taką malutką cię wiem. Nie uciekam. Malutką, a szeroką. Aha. Spójrz na siebie. Dobra, lecę. Na razie. Dobra, jemy. I lecimy do roboty.
będzie skosić dziś. Można przykręcać. Idziemy jedzenie. Magda przyjechała. Magda przyjechała z jedzonkiem. Jest. Hej. Właśnie idę do was, zobaczę do góry. Przyniosłaś jedzonko? Tak, dzisiaj już, no. Chodź, muszę nagrać swoją reakcję. Jak o, Max nagle w końcu nowy się wchodzi sam. Jak pięknie z pierwszej ściany. Oj. Pierwszej ściany zobaczysz. Znaczy pierwsze okno, Magda, pierwsze okno dopiero. Nieskończone jeszcze. No. Pierwsze ściany, co? Pierwsza zabudowa. No właśnie mówię, to oko cieszy. Fajnie, no. Ale no jednak precyzja tutaj musi być. No. Wierzę im, chłopakom, że muszą dokładnie to zrobić. Ale super, postępy są duże. Postępy są duże, słyszeliście? Przez cały dzień jedna wnęka. Dwie osoby, kochana żona, na tyle. Mój ziomek mnie woła, jak ja tam zasuwałem, jak ten beduin. Zobaczcie, jest pomału tutaj wywijane i teraz już robimy, kołnierz jest zrobiony z folii, szczelny i robimy tu ostatnią. Ale woła mnie i tak mówi do mnie, chodź, stań tu, nie? Mówi i zobacz, sobie tutaj będzie stał. I piękny zachód słońca podziwiał na tym balkonie. Zobaczcie, nie jest przyjemnie? Dobra strona balkonu, co? Dzięki, że ze mną, razem ze mną mogliście to przeżywać. Jazda! Lecimy dalej z tą budową. Koniec na dzisiaj, 8 godzina. Fajran! Fajran! Co jest w ogóle? Co jest? No tak, żeby było zrobione, to muszą zajść jeszcze zmiany. Tak wędarki wyszły. Jest folia paroprzepuszczalna, czy tam nieprzepuszczalna, założona. Wszędzie dookoła jest wyklejona. One będą robione tutaj zakłady później po pianowaniu. Zakłady i będzie dokładane. Ale co tu jeszcze musi być? Tutaj już zwaliliśmy stelaże. Te metalowe, bo jednak stwierdziliśmy, że robimy tutaj, tak jak tam. Czyli właśnie XPS-a wlepiamy na pianoklej do tej belki. Później tutaj dam tego regipsa. Niech wypręży ile może. Szybszy sposób. Niech wypręży ile może, tu go przykręcę. I będzie gotowe, tak jak mówiłem, do pianowania z tej strony. Będzie takie szczelne też, nie? Żeby nie szło piana w karton gips, bo reakcja zachodzi. A to jest tylko papier, po drugiej stronie jest przecież zielona. No i co, będę musiał rozebrać tutaj, żebym się nie wywalił. Będę musiał tu te metale rozebrać, no i XPS-y dać na boki. W każdym oknie, czyli później w tym i wtedy folia. I Tomek przyjdzie i będziemy działać regipsy w sobotę i w niedzielę. Walniemy 12 godzin, żeby na poniedziałek była piana pur. Budynek gotowy do oddania pod ich dyktando czasowe, nie? Czyli wpiąć się w
kalendarz, ale żeby już powiedzieć, że... Bo on mówił, że dużo ludzi mówi, że no tego i tego dnia się umawia, przychodzi co do czego, nie są gotowi. Dlatego on wtedy tylko, wykonawca czeka na zielone światło, że są, wpisuje w kalendarz i wtedy już na bank mówi 2, 3, 4, w zależności jak tam poustawiane, nieraz tydzień, nieraz dwa, wiadomo, nie? I wtedy już się wchodzi, nie? Bo tak wstępnie z nim się rozmawia na tej zasadzie. Dobra, to koniec na dzisiaj, ja spadam, cześć, trzymajcie się. Jest, słuchajcie, bliżej jak dalej, bo widzicie cały czas przygotowania, no niestety ten etap tego wymaga i są te przygotowania. Pamiętajcie, że jak piana PUR przyjdzie, czyli już jest cała instalacja pokończona, wszystkie membrany ponaciągane, wtedy jest tylko karton, gips. Wtedy, tak jak tutaj ziomeczek Tomek mi mówił, te łączenia robimy, te śrubki szpachlujemy, nie szpachlujemy tego kartonu w ogóle, później jest ciemno, wy nie widzicie, zapalę. Ni tego później nie szpachlujemy, malujemy, nie? Tylko tutaj też wstawki, kątowniki metalowe i jedziemy tak, tylko same łączenia i malujemy. Dobra. No i będą pomieszczenia wykończone. A co tu jest? Tu parę gładzi na tych ścianach. No tu później, jak już tu będzie zrobiono, no to tu jest trochę gładzi wrzucić. Podłoga, później kuchnia, dwie łazienki, ogród, ogrodzenie, balkon, elewacja. Pikuś! Pikuś! Co mogę powiedzieć? 100 lat jeszcze. Tyle będę żyć, to tak długo mogę budować. Na razie, cześć.